akademickie rytmy. No to jak akademickie rytmy, to w świątecznej wersji. Ja podsłuchałem już trochę. Przekazuję mikrofon do drugiego studia. Wytłumaczcie mi, jak zrobić dobry barszcz. Ja chcę to wiedzieć. No mam nadzieję, że dzisiaj wyjaśnimy, jak zrobić taki domowy barszcz czerwony. 9 minut prawie po godzinie 11. Witamy w kolejnych akademickich rytmach. Dzisiaj faktycznie wydanie świąteczne tego programu. Znaczenie i walory odżywcze potraw świątecznych. Warto zostać z nami aż prawie do godziny 12. W studiu państwa i moimi gośćmi są dzisiaj pani doktor nauk medycznych, pani Marta Miziarz. Witamy. Dzień dobry. Wykładowca na kierunku dietetyka. Tak. Wydział Nauk o Zdrowiu i Kulturze Fizycznej. Tak jest, wszystko się wszystko zgadza. Wszystko się zgadza, ale mamy też studentów, którzy specjalnie na program dzisiaj przyjechali. Bardzo wam dziękuję za ten przyjazd do studia Radia Nysa. Jest z nami pani Sylwia Kołodziej. Dzień dobry, witam wszystkich. Studentka trzeciego roku kierunku dietetyka, która przyjechała do Nysy studiować z Dolnego Śląska. I jest z nami pan Marcel Kliniewski. Dzień dobry. Pan akurat jest studentem również trzeciego roku dietetyki. Przyjechał studiować w Nysie ze Śląska. Pięknie wam dziękuję za wizytę w studiu. Szanowni państwo, no różne tradycje są oczywiście w każdym domu. My będziemy starali się trochę wziąć właśnie tutaj na tą tapetę znaczenie i walory odżywcze tych potraw świątecznych. Czy warto spożywać? Dlaczego warto? Może czegoś nie warto spożywać? Ale generalnie, pani doktor, bo są różne już teraz tendencje. Kiedyś przede wszystkim gotowało się w domach, te potrawy wszystkie przyrządzało się w domach. Widzimy też w mediach różne reklamy, żeby kupić sobie coś, zamówić, albo barszczyk wsypać do kubeczka i zalać gorącą wodą. No, my byśmy dzisiaj jednak proponowali przyrządzanie potraw w domu. Tak, oczywiście, że tak. No w końcu Polacy słyną z kultywowania tradycji, w tym tradycji świątecznych. I ja też razem z moimi studentami będziemy dzisiaj bardzo mocno zachęcać państwa do tego, żeby jednak tą tradycję kultywować. Mianowicie, żeby przygotowywać te posiłki razem w domu. Razem z rodziną, z przyjaciółmi, z osobami bliskimi. To jest faktycznie bardzo ciekawy czas. Czas, kiedy możemy się zatrzymać. Nie pędzić, tak jak robimy to przez cały rok, od świąt do świąt. Każdy z nas chce te święta spędzić w miłej atmosferze, a to jest dobry przyczynek. Dwa, że stawiamy też na jakość nie tylko emocjonalną, duchową, ale również będziemy dzisiaj stawiać na, jakość na produktu, tą tak? jakość tego, co będziemy wieczorem, wigilijny wieczór spożywać. A no właśnie, ja też osobiście bardzo tęsknię za tymi domowymi smakami z dzieciństwa. U mojej mamy specjalnie trzeba oczywiście odwiedzić członków rodziny, ale właśnie tęsknię za tymi smakami naturalnych potraw, za barszczykiem z uszkami, z prawdziwymi grzybami leśnymi na przykład. Tak. Tęsknimy przez cały rok za tymi potrawami. Jak jest u młodzieży, jak u was w domach, pani Sylwia, potem pan Marcel, też takie wspólne przygotowywanie potraw znajdujecie czas jako studenci, proszę. Tak, ze względu na to, że jednak cały rok ciągle u mnie w domu wszyscy pracujemy czy studiujemy, no to jednak te święta to jest ten czas, kiedy spędzamy go razem, właśnie między innymi oprócz tego, że ubieramy choinkę, no to jest w kuchni. U mnie to standardowo właśnie jest barszcz z uszkami, pierogi z kapustą i grzybami, ryby, wiadomo, karp smażony, czy też właśnie łosoś. Pan Marcel? No tak, to u mnie też standardowo właśnie tak. Pierogi, karp, do tego jeszcze właśnie jakaś kapusta z grochem. No i moje ulubione właśnie kluski z makiem. No to... Czy coś na słodko. Tak, coś na słodko, dokładnie. I raczej, szczerze mówiąc, rzadko przygotowuję z rodziną te posiłki. Bardziej jestem właśnie od noszenia tych posiłków na stół. No, ale jakby... Ale pan doradza już teraz. Tak, tak, zdrowe... teraz mogę doradzać właśnie. Nie? Jeżeli chciałbym coś zrobić zdrowszego, skomponować, no to już można tam pozmieniać, a nie później narzekać babci czy mamie, że tu jest za dużo kalorii, tylko po prostu mogę zmieniać sam. Pani doktor, śląsko-polski... Opolszczyzna jest takim specyficznym regionem, że mamy na tych wigilijnych stołach różne potrawy, bo mamy społeczeństwo tutaj w okolicach Strzelec Opolskich, Pruszkowa, autochtoni, którzy mają swoje potrawy. I mamy ludność napływową, też ze wschodu, też ze wschodniej Polski i też mamy inne potrawy. Pan Marcel powiedział o tych kluskach z makiem. To
jakby zaliczyć tą potrawę do jakiego rejonu właśnie. Ja wiem, czy jest sens zaliczania potraw do rejonowości rodzajów tych potraw. Mamy takie bogactwo. Tradycja nasza i kultura świąt raczej nie opcjonuje w konkretnych potrawach, w ich nazwach, tylko raczej składnikach. Mhm. Czyli co na tych stołach wigilijnych powinno się pojawić? Czyli powinien się pojawić miód, suszone owoce, powinien się pojawić mak, pojawić się powinny grzyby, ryby i tak wiele jeszcze innych, ale to są takie podstawowe. A to, w jaki sposób uwzględnimy te składniki w naszych potrawach, to już wydaje mi się być sprawą indywidualną, regionalną, czy też kulturową, która jest praktykowana w danych rodzinach. Ważne, żeby to było, bo tam kryje się cały sekret tej zdrowotności kuchni wigilijnej. To podajmy kilka przykładów. Zacznijmy od ryb, bo ryby są no, takim symbolem rzeczywiście na wigilijnym stole. Kiedyś był to popularny karp. Sam stałem w kolejkach w mieście, żeby kupić takiego karpia. No i do dzisiaj karp jest popularny. Natomiast pojawiają się też inne gatunki, pstrągi, dorsze, morszczuki. No i oczywiście różne potrawy ze śledzi. Ale państwa chciałem tutaj ekspertów zapytać, właściwości odżywcze. No, w wielu reklamach czytamy, że spożywaj ryby, bo kwas omega i tak dalej. Które ryby, te hodowlane czy te morskie? Opowiedzcie nam troszeczkę więcej, bo ja jestem oczywiście fanem ryb. Czy to jestem nad morzem, czy słodkowodne, czy morskie, to ja w każdej postaci ryby. To prosimy bardzo pani Sylwia Kołodziej. Przede wszystkim, no to wiadomo, ryby to jest bardzo duża dawka witamin. Zawierają A, D, E oraz witaminy z grupy B. Właśnie one też są najlepszym źródłem kwasów omega i też mają dużą wartość odżywczą, nawet większą niż wołowina, wieprzowina czy drób. Dlatego powinny się pojawiać nie tylko ze względu na święta i stół wigilijny, tylko powinniśmy je coraz częściej po prostu wprowadzać do swojego jadłospisu. Pięknie. A pan Marcel, jaką rybę tutaj, jeżeli już ma spożyć, w ogóle przepada za rybami, czy niekoniecznie? No właśnie niekoniecznie. Niekoniecznie, bo to nie wszyscy lubią ryby, no, prawda? Tak. Ja jestem wszystkożerny, tylko że tak od za rybami, od czasu do czasu, właśnie na Wigilię czasami tam karpia sobie skubnę. Mhm. No, ale jeżeli mam wybierać ryby, no to właśnie wybieram raczej ryby morskie, te bardziej tłuste. I właśnie one są też zdrowsze, nie? Więcej kwasów omega-3. Łosoś jakiś, tak? Tak, także... Atlantycki. Tak, atlantycki. Tak. No i dla mnie jest smaczniejszy, nie? Jednak tłuszcz jest tym nośnikiem smaku. A w ogóle młodzież przepada za rybami? A jakie są tendencje wśród rówieśników pani Sylwii? Wydaje mi się, że bardziej jednak mięso niż ryby, że tak stronimy jednak tak odświętnie, myślę, żyjemy stanowczo za mało tych ryb i jednak wśród młodzieży przeważa mięso. No tak, z tym się trudno nie zgodzić, ale to też nie jest uwarunkowane preferencjami, tylko raczej nabytymi schematami żywieniowymi i to od nas dorosłych zależy, jak będziemy profilować ten sposób żywienia od najmłodszych lat. Ryby są bardzo cennym źródłem białka, łatwo przyswajalnego, o wysokiej wartości biologicznej i powinny się znajdować w naszym jadłospisie, tak jak pani Sylwia słusznie zauważa, nie tylko w okolicach świąt Bożego Narodzenia, ale również na co dzień. Ryby morskie, które preferuje pan Marcel, no obfitują również w jod, który jest cennym składnikiem. Czy one są tłuste, czy chude, tu bardziej bym uzależniała od tego, jaka nasza ta dawka energetyczna diety powinna być zabezpieczana. Czy ryby tłuste są złe? No nie, oczywiście, że nie, wręcz przeciwnie, tak jak tutaj zauważają studenci, że to jest bogactwo tłuszczy, ale tych dobrych tłuszczy, kwasów tłuszczowych, które nas chronią, które nas wzmacniają, a w tym szczególnym okresie, gdzie pogoda trochę nam robi psikusy, raz jest zimno, raz jest cieplej, raz pada śnieg, raz deszcz, trudno się do tego ustosunkować na tu i teraz, to takie stałe żywienie, bogate w substancje, które nas wzmacniają, powinny towarzyszyć na co dzień.
Bo też jest ważne, w jaki sposób przygotujemy tą rybę, bo to jest cała sztuka, przygotować rybę, bo jeżeli... No i chyba właśnie tutaj jest ten problem z małym spożyciem. Ryby robi się dość trudno, twierdzą osoby, które gdzieś tam próbowały stosować potrawy z wykorzystaniem ryb, przygotowywać je, no bo jednak to jest bardzo delikatne mięso i trzeba się delikatnie z nim obchodzić. Ale to też jest plus, bo łatwo się robi przez to, że nie wymaga długiej obróbki termicznej. Czym właśnie ryba mniej przesmażona, tym lepsza. W ogóle będziemy zachęcać Państwa do tego, żeby może troszeczkę przełamywać schematy i może niech będzie ten karb, bo on jest jak najbardziej fajną, dobrą rybą, zdrową rybą, ale może niekoniecznie tradycyjnie smażony. Może tym razem, tak, może tym razem niech będzie ta panierka, jeżeli już bardzo chcemy, ale upieczmy go w piekarniku, a nie na głębokim oleju. Będzie smaczniej, zdecydowanie mniej energetycznie, no ale przede wszystkim prozdrowotnie. I szukajmy różnych przepisów. Dlatego, że kwasy wspominane przez właśnie tutaj studentów są bardzo wrażliwe na działanie wysokich temperatur. Więc czym krócej tą rybę będziemy obrabiać, czym niższą temperaturą będziemy traktować, tym skarbnica wartości odżywczych pozostanie w jak największej ilości. Do tych ryb za chwilę wrócimy, ale studentów jeszcze chciałem zapytać o te zainteresowania dietetyką. Skąd to się u was wzięło? Skąd te zainteresowania? Pani Sylwia, potem pan Marcel Kliniewski. Tak, ja w szkole podstawowej zaczęłam trenować piłkę ręczną i to tak się ciągło przez gimnazjum i przez liceum, a no wiadomo, że jeżeli uprawia się sport, to jedzenie gra bardzo ważną rolę. Jest to paliwo nasze w życiu codziennym i właśnie na boisku. Dlatego też zaczęłam się bardzo interesować odżywianiem, jak się odżywiać, żeby też były najlepsze wyniki na boisku, więc ta dietetyka wtedy się powiązała. Pan Marcel? No, u mnie odpowiedź jest... Też sportowiec, rozmawialiśmy przed programem. Tak, tak. U mnie odpowiedź jest prosta, bo ja po prostu lubię jeść. No i dlatego wybrałem dietetykę też właśnie, żeby wiedzieć, jak jeść, ile jeść. Że można jeść dużo, ale zdrowo. No, ja jem dużo, sporo. Właśnie też całe życie byłem związany ze sportem, więc też jak poprawić wyniki sportowe. Jednak jedzenie jest bardzo ważną częścią życia. Tak samo jak sen. Też się uczymy właśnie, jak ważny jest wypoczynek w życiu codziennym. Także no, to jest niby tylko jedzenie, a tak naprawdę poprawia całe życie. Właśnie te studia, nie? Że uczymy się jeść, uczymy się spać, uczymy się odpoczywać, spędzać czas wolny. Tak samo właśnie a propos świąt, przygotowywanie czasu z rodziną. To też jest fajny sposób na spędzenie wolnego czasu, nie? Także no, wielu rzeczy się nauczyłem, no i polecam. Bo tutaj zainteresowanie sportowe pana Marcela to koszykówka, w odróżnieniu od pani Sylwii. Tak jest. To już pan grał w różnych miejscach, nawet słyszałem w Stanach Zjednoczonych pan grał. No tak, tak, miałem takie właśnie... Cenne doświadczenie. Cenne doświadczenie, dokładnie, dokładnie. No zobaczyłem też, jak się żyje właśnie w innym kraju. Jeżeli tutaj właśnie rozmawiamy o jedzeniu, no to a propos żywienia u Amerykanów, to jest dramat, nie? Cały czas po prostu gotowe jedzenie, fast foody, straszne, straszne. No, dlatego też jakby poziom żywienia jest tam bardzo niski. Myślę, że to też jakby teraz się podwyższa ten poziom przez to właśnie, że jakby dużo się mówi o jedzeniu, ale no, jest to ciekawa przygoda. Jakby pomijając też koszykówkę, poznałem też język, poznałem nowych ludzi, nową kulturę. No, więc... Wszystko to pan pomału zbiera, teraz tak, dietetyka, tak, trzeci dokładnie. Rok i z optymizmem można patrzeć w przyszłość. Tak, zachęcamy wszystkich, wszystkie osoby de facto. Kandydatów, maturzystów tegorocznych. Tak, akurat no, mamy ten plus, że nie ma ograniczeń wiekowych, nie ma ograniczeń żadnych. Dla każdego pasjonata, dla każdego sportowca, który chce zwiększać swoje możliwości, czy to na boisku, czy w każdej innej dyscyplinie. Czy dla przyszłych rodziców, którzy chcą zasięgnąć informacji, pogłębić swoją wiedzę z zakresu, jak żywić, jak programować to żywienie u swoich dzieci, żeby wyrastały nie tylko na pięknych, ale i mądrych ludzi, takich, którzy będą zdrowi i spełniali się życiowo. Dla wszystkich jest u nas miejsce i wszystkich chętnie powitamy w naszych progach.
My w naszych programach comiesięcznych o dietetyce często podkreślamy, że właśnie to, jakie jest nasze odżywianie, to, co spożywamy, wpływa na nasze zdrowie. Też sam o tym mogę opowiedzieć, bo też miałem jakieś różne problemy z ciśnieniem i cholesterolem i słucham, uczę się także od Państwa tego, jak spożywać. I to rzeczywiście, rzeczywiście, drodzy Państwo, pomaga. Interesujmy się tym i korzystajmy z porad dietetyka, bo wydaje mi się, Pani doktor, że rzadko no, nasze społeczeństwo korzysta z porad fachowca, a niejednokrotnie trzeba pójść, żeby uzyskać no, profesjonalną poradę. Tak, bardzo mocno zachęcam do tego, żeby korzystać z tego, szczególnie z oferty, jaką przedstawiają nasi absolwenci, bo to są świetni fachowcy, którzy znają się na swojej robocie. To do naszej ciekawej rozmowy świątecznej, znaczenie walory odżywcze potraw świątecznych. Powrócimy po 11.30. Między innymi naszych gości zapytam o ryby, bo słyszałem, że jest dużo metali ciężkich w rybach i czy z tymi rybami, ze spożywaniem ryb, no czasami no, nie należy przesadzać. Zobaczymy. No to co z tym karpiem? Za 24 minuty będzie południe, akademickie rytmy. No to co to z tym karpiem? No zachęcamy do spożywania karpia, ale przede wszystkim wykonywania tej potrawy, smażenia no, we własnym, samemu, samodzielnie, nie kupując gotowego produktu. Wróćmy do rozmowy o rybach. Przypomnę, Państwa i moimi gośćmi w studiu są dzisiaj doktor nauk medycznych, pani Marta Misiarz, studenci trzeciego roku dietetyki Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie, pani Sylwia Kołodzi i pan Marcel Kliniewski. Chciałem zapytać o, nie wiem, czy to fakty, mity, może troszeczkę więcej o rybach, o tych metalach ciężkich. Czasami się mówi, żeby z rybami to tak trochę spokojnie, żeby nie przesadzić. Pani doktor, co byśmy mogli tutaj wraz ze studentami Na ten temat dużo by mogła powiedzieć dzisiaj nieobecna pani profesor Grochowska-Niedworok, którą bardzo serdecznie pozdrawiamy. I żałujemy, że jej nie ma, bo na pewno podzieliłaby się cennymi informacjami w tym temacie, bo jest specjalistką naprawdę bardzo wysokiej rangi i bardzo wiele mam mądrego do powiedzenia, ale będziemy mieć okazję ją posłuchać w kolejnych audycjach, do czego bardzo mocno zachęcam. Jeżeli chodzi o metale ciężkie, tak, fakty, one są w środowisku naturalnym, one są nie tylko w środowisku wodnym, czyli w tym środowisku, w którym żyje ryba, ale również w pokarmach, które spożywa. Ale też trzeba wyraźnie podkreślić, że żywność, która trafia w obrót handlowy, jest kontrolowana. Światowa Organizacja Zdrowia określa zawartość metali ciężkich w poszczególnych produktach, również i w rybach. I one są kontrolowane, więc jeżeli one już trafiają do obrotu handlowego, to nie zawierają ilości, które mogłyby być dla nas toksyczne. Jeżeli popatrzymy na tą sprawę z punktu widzenia zawartości, to trzeba by było też podkreślić jakość spożywanych ryb, nie tylko ryb, ale w ogóle tego wszystkiego, co te metale ciężkie mogłyby zawierać, a jeżeli chodzi o ryby, no to rtęć, czy metylortęć, o którą bardziej nam chodzi. Tutaj co do ilości. Badania wyraźnie pokazują, że musielibyśmy tej żywności, na przykład takiego tuńczyka w puszce, zjeść kilkanaście puszek, żeby gdzieś to ryzyko potencjalne mogło się pojawić. Objawy zatrucia rtęcią pojawiają się po kilku miesiącach. To musi być kumulacja bardzo mocna. Więc ja jestem stanowczo raczej opcjonująca po tym, że to jest mit. Jeżeli mówimy o rybach i o potencjalnym źródle zagrożenia zatrucia rtęcią, bo według mnie i wielu innych naukowców no raczej to jest niemożliwe, jeżeli się racjonalnie odżywiamy. My będziemy jednak zachęcać do spożycia ryb, ale podkreślając jakość, czyli sprawdzajmy źródła, w których te ryby są hodowane, dystrybuowane, bo do różnych zakażeń nie tylko rtęcią może na tej drodze dojść. Tak na co dzień, jakie właśnie ilości tych ryb tak tygodniowo moglibyśmy zalecić? Dwa razy w tygodniu, pani Sylwia, jakby pani doradziła? Tak, myślę, że raz na tydzień. Około od dwóch do trzech razy w tygodniu po 100 gram. Też warto dodać, że tak naprawdę ryba wchłania te zanieczyszczenia wszystkie ze środowiska przez układ oddechowy i przez skórę, więc starajmy się wybierać te ryby mniejsze, co za tym idzie młodsze, które przebywają mniej w tej wodzie. Może też z rejonów gdzieś czystsze środowisko. Na przykład, tak jak już mówiliśmy, w pierwszej części północne morza są, jak okazuje się, mniej zanieczyszczone niż hodowle azjatyckie, które nie zawsze są dobrze kontrolowane.
kotni z rzeki na przykład w Indiach, albo chociaż mi się zdarzyło pani doktor spożyć taką rybę, ale to już po fakcie. O. Dowiedziałem się, że z rzeki takiej w Indiach, a wiadomo, że no tam rzeki no niekoniecznie są takiej klasy czystości jak u nas. Uszka z grzybami, pierogi z kapustą i grzybami, kapusta to też moje takie ulubione potrawy. Tu z młodzieżą rozmawialiśmy w przerwie antenowej. Okazuje się, że młodzi też tęsknią za takimi smakami, tak? Pan Marcel też pierogi, tak, kapusta, tak. Grzyby. Tak, no ja jestem tradycyjny chłopak, także to, też co pan? Właśnie babcia gotowała, to podtrzymujemy dalej tą tradycję. Dalej właśnie kapusta, pierogi. Także. Pani Sylwio też? Ja myślę, że u mnie podczas Wigilii to kluczowy moment, to właśnie są te uszka z barszczem i właśnie te grzyby w środku. No pięknie, a porozmawiajmy, czy to zdrowe, czy nie? No oczywiście, pani że doktor. Zdrowe. Ja, jak mówiłam w pierwszej części, dalej się będę przy tym trzymać, że ważne, żeby się poszczególne produkty znalazły w tych potrawach. Już nie zachęcam aż tak do tego, żeby się trzymać stricte tradycyjnych wersji przygotowania potraw wigilijnych, które no niekoniecznie są spójne z naszymi preferencjami, smakami. Jemy je, bo tak trzeba, bo tak kultura nakazuje i tradycja. Raczej będziemy zachęcać do tego, ja również osobiście, żeby eksperymentować w kuchni, żeby te produkty takie jak właśnie jak grzyby, kapusta kiszona, buraki, nasze ćwikłowe buraki, prawdziwe miód, mak, orzechy czy inne bakalie, cytrusy, wszelkiego rodzaju zioła, majeranek, tymianek, imbir, cynamon, goździki, całe mnóstwo innych, które mają, no są bardzo, bardzo, bardzo dużej zawartości wszelkiego rodzaju bioaktywnych substancji, które korzystnie będą oddziaływać na nasz organizm. Naprawdę nie ma większego tu znaczenia, czy my zjemy te grzyby tradycyjnie, czy wymyślimy swoją autorską potrawę, jakieś, nie wiem, może babeczki z suszonymi grzybkami, czy może inna forma pierogów, niekoniecznie na białej mące, ale na mące orkiszowej czy razowej. Ważne, żeby były. Żeby były, żebyśmy ten czas spędzali razem, bo te, nawet jak pan Marcel tutaj wyraźnie mówi, że no, tęsknimy za tymi smakami, tylko proszę zwrócić uwagę, że tęsknimy dlatego, że towarzyszyła przy tym aura. Aura świąt, rodziny, tego właśnie świeże, tej wspólnoty, tego doświadczenia bycia razem. I tu bardzo mocno na to bym stawiała w te święta, żebyśmy się nie śpieszyli, żebyśmy spędzili ten czas razem, poopowiadali. Niech babcie dzielą się swoją wiedzą, a mają naprawdę bardzo dużą na temat właśnie prozdrowotnych właściwości tego, czego używają, tylko przestaliśmy je o to pytać. Mhm. Przestaliśmy gotować, więc też i sytuacja nie sprzyja do zadawania takich pytań. Raczej stawiamy na to, żeby było suto na stole, a potem martwimy się, jak to wszystko strawić. Jeżeli chodzi o właściwości kapusty, pani Sylwio, to ta taka biała kapusta, wiem, że są takie potrawy, kapusta z grochem też się spotyka w domach. Jakie są właściwości tej kapusty? Zdrowa jest kapusta? Kiszona chyba. Tak, szczególnie no w tym okresie takim. Tak, przede wszystkim właśnie kapusta kiszona zachęcam, żeby ją dodawać właśnie i żeby też dużo potraw było na jej bazie. Zawiera dużo witaminy C, zawiera też dużo błonnika, także jak najbardziej i jak najczęściej. I podobnie jak na przykład bardzo lubiany również przeze mnie i mojego syna, którego bardzo, bardzo, bardzo pozdrawiam, który właśnie w tej chwili się męczy i szykuje się do zaliczenia. Bo jeszcze niestety w odróżnieniu od studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie już, którzy mają wolne, no jeszcze jednak się cały czas uczy. Mamy też dobre źródło, jeśli chodzi o kiszoną kapustę probiotyków, tych bakterii kwasu mlekowego. I na przykład bardzo zachęcam do wykorzystania tradycyjnego zakwasu buraczanego, który nie tylko tak jak z samych buraków mamy mnóstwo antocyjanów, beta-glukanów i tego całego dobrodziejstwa, co nie starczyłoby nam czasu, żeby zarekomendować to wszystko, ale pewnie znakomity na nasze... Smak jest takiego. Tak, i no już smak to już bez jakkolwiek dyskusyjny. Pan DJ właśnie pytał o jakiś przepis na barszcz. To może podajmy jakiś przepis, jak taki barszcz klasyczny, domowy. Klasyczny, najbardziej przyrządzić. Klasyczny. Czym prostszy
skład, ale za to w ilości. Nawet może przygotujemy taki przepis i wrzucimy na naszą stronę facebookową dietetyki dla każdego, który może niekoniecznie tylko nasz tutaj sobie z tego... Ale na zakwasie w każdym razie jest tak, taki... Tak, jak najbardziej. Na zakwasie jest przede wszystkim bogatszy. Bogatszy o te właśnie bakterie kwasu mlekowego, czyli działanie probiotyczne. No i buraki przecież te ćwikłowane są takie zdrowe. No tak, chronią nasze serce. Czy także też błonnik polecić. Zawarty obniża... A rzadko chyba spożywamy tak w trakcie roku. Tak, odchodzimy czerwony. Od tego. Nasza kuchnia, kuchnia opolszczyzny właśnie, śląska, obfituje w buraki. To jest nasze warzywo, które dość często jest. Ale no jednak przez pośpiech coraz częściej sięgamy po przetworzoną żywność, no ale tam buraka niestety raczej nie znajdziemy. Zupa, barszczyk taki czerwony. W trakcie roku spożywacie państwo albo buraczki takie tarte. Ja na przykład nie przepadam za takimi sałatkami z buraków, to nie, ale... Sałatka śledzi pod pierzynką i buraczki, nie? Ale barszczyk w każdej postaci, rewelacja. Jak to u państwa, pani Sylwio, pan Marca? U mnie w okresie zimowym to częściej. To nie jest tylko tak, że raz w roku na Wigilię, tylko jednak mama przygotowywuje częściej. Pan Marcel? Ja jem tylko barsz w Wigilię. Tak. Nie przepadam za bardzo. No, zdarza się czasami gdzieś, jak mamy jakiś wyjazd drużyną, no i akurat zupa to jest barsz, no to trzeba coś zjeść. No, dla sportowców przecież buraki zwiększają. Mamy studentów dietetyki, zachęcamy też do studiowania. Teraz taki moment, zaraz już nowy rok i trzeba szukać tutaj mówimy o maturzystach. Uczelni. Oczywiście polecamy Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Nysie. Jakie są Wasze plany zawodowe? No, tutaj macie wybór specjalności. W jakich branżach chcielibyście pracować też po studiach? Co robić? Może Pan Marcel, a potem Pani Sylwia. No to ja właśnie myślałem, żeby połączyć dietetykę ze sportem. Z tego względu, że właśnie no 15 lat grałem w koszykówkę i nie chciałbym jakby tego czasu, o tym czasie zapomnieć. Kawał tylko czasu. To połączyć. Tak, to no, kawał czasu. No 25 lat. Tak. No, od 15 lat grałem w kosza, także no połączenie tego. Jeszcze nie wiem w jaki sposób. Myślałem też nad cateringiem dietetycznym. Jest to coraz bardziej popularne w tych czasach, bo jednak ludzie idą na wygodę, czyli żeby było dobrze, szybko i tanio, nie? No, żeby to właśnie chciałbym to zapewnić, żeby to jedzenie dowozić do tych ludzi. No proszę, pomysł też na... No jest to jakiś pomysł, bardziej, zobaczymy, że, to się będzie jest rozwijać. Coraz bardziej popularna taka dieta pudełkowa, tak mówię. No tak. Trochę nieprawdziwa, tak można powiedzieć. Bardziej podobało mi się to, co pan Marcel tutaj określił, takie opracowanie specjalnej diety z dowozem, tak? Tak, dokładnie. No i myślę, że też ludzie bardziej ufają osobie, która jest dietetykiem. Ma wykształcenie, tak. Tak, która ma wykształcenie, wie co robi, wie o czym mówi, niż po prostu zwykłej osobie, która sobie zaplanowała, że zrobi taki catering. I nie mówię, że takie cateringi są złe, bo jasne, można się samemu uczyć, ale no ja z tego, co się nauczyłem na studiach, no to wiem, że po prostu... Wcześniej nie miałem pojęcia o żywieniu. Teraz już jakieś pojęcie mam. Pani Sylwia? Ja po studiach chciałabym otworzyć własny gabinet i właśnie pomagać ludziom też w odżywianiu. Chociaż uważam, że nawet jeżeli bym nie miała swojego gabinetu, to wiedzę, jaką zdobyłam na studiach i to, jak też jakość mojego życia się poprawiła poprzez odżywianie, jest tak istotne, że dla samej siebie uważam, że te studia były warte tego czasu i tej wiedzy, którą zdobyłam. Zdjęcie z dzisiejszego programu będzie na Facebooku, to Państwo będziecie mogli zobaczyć młodzież, tutaj panią też profesor, no wszyscy zdrowo wyglądają, szczupłe sylwetki, nienaganne, prowadzący pomimo oczywiście tego, też. Pomimo tego, że pan Marcel dużo je, ale chciałabym dla tych wszystkich, bo to jest radio, no pan Marcel jest też dość rosłym mężczyzną. Koszykarz w swoich gabarytach, więc żeby mylnie nie zostało to odebrane, że może tu mamy kogoś, kto jest okrąglutki, papuśny, bo to jest mężczyzna z krwi i kości o pięknej budowie, zdrowy, przystojny, co też jak potwierdzają wynik właśnie sposobu żywienia w tym całym naszym zwariowanym świecie. Może jeszcze powiedzmy o takim micie, bo rozmawialiśmy o tym przed programem, że często, no właśnie, jak już pójdziemy do dietetyka, jakąś dietę nam wymyśli, to tak negatywnie to odbieramy, że będziemy musieli strasznie z czegoś zrezygnować, no i będziemy spożywać taką propozycję od was tutaj, od dietetyków, bardzo niesmaczną, niedobrą dla nas, no będziemy tęsknić za jakimś salcesonem i tak dalej. Tymczasem to tak do końca nie jest, pani profesor. No tu przede wszystkim chciałabym
Zacząć od czegoś, małymi kroczkami. Więc może nie mówmy dieta, jeżeli nam się to źle kojarzy, jeżeli nam się to kojarzy z chorobą, z jakimiś ograniczeniami. Jeżeli już, powiedzmy, zmieniam swój sposób żywienia, zmieniam swój styl życia na bardziej prozdrowotny. Żeby tak zrobić, będę bardziej się uważnie przyglądać temu, co jem. Ale nie bardzo mam wiedzę w tym temacie, ale za to mam dostęp do fachowców, którzy tą wiedzę posiadają. Mamy internet, wygooglujmy sobie, a jest coraz więcej naprawdę dobrej jakości usług w tym zakresie serwowanych w naszym otoczeniu, tylko często nawet nie jesteśmy w stanie sprecyzować gdzie. No ale trzeba tą informację sobie poszukać. Skorzystać, nie nastawiać się, nawet jeżeli takie tezy krążą powtarzane od jednego do drugiego, iść i przekonać się samemu, doświadczenie zdobyć samemu. Zobaczyć, jak to jest, być na takiej wizycie, posłuchać, spróbować i wyciągnąć własne wnioski, tak jak tutaj nasi studenci potwierdzają, że przede wszystkim testują to, czego się uczą na sobie. Chcą być wiarygodni, chcą być osobami, które rzetelnie przekazują swoją wiedzę, nie tylko tą zasłyszaną bądź przeczytaną w internecie, tylko naprawdę sprawdzoną, taką, która działa. No ja nie odkryję Ameryki, że tutaj to, co spożywamy, no wpływa na nasze samopoczucie w ogóle, prawda? Jeżeli no tak? Na święta, dajmy na to, no usmażę sobie całą patelnię bekonu, potem zjem jakieś ciasto, serniczek, jeszcze jakiś deser, no to wiadomo, że w pewnym momencie o godzinie 12 będę no, bardzo źle się czuł. Czyli ma to znaczenie, co spożywamy, w jakich ilościach. Czy młodzież się z tym zgodzi? No, akurat święta to jest taki okres, że ludzie zaczynają już święta na początku grudnia. Święta to są 3 dni, kiedy można sobie naprawdę pozwolić na zjedzenie tego, co się lubi. Tylko że jeżeli przesadzamy i zaczynamy już, właśnie tak jak mówię, na początku miesiąca i kończymy po Sylwestrze, no to już jest no, troszkę za dużo, nie? No, można te parę kilogramów przytyć, ale jeżeli to są te 3 dni, to nic się takiego nie stanie, nie? No to właśnie jest taki okres odpoczynku, spędzenia czasu z rodziną. Wszystko. No tak, chciałabym wszystko dołożyć, że tradycja wigilijna nakazuje skosztować każdej z potraw, tak. A nie obżerać się do bólu. To jest ważne. Nie obżarstwo, a po prostu tak, kosztowanie. Delektowanie się tymi potrawami. Tak. A opowiedz mi jeszcze na koniec coś o słodyczach. Pan Marcel mówił o kluskach z makiem na przykład. Co by państwo tutaj polecili? Pani Sylwia, jakie ilości słodyczy, ciast należałoby spożywać na święta? To może właśnie tak jak przed sekundą pani doktor powiedziała, żeby spróbować po prostu. Jakby każdy pierwszy kawałek ciasta będzie smakował tak jak 30, więc jeżeli mamy różne rodzaje, bo wiadomo, że nie przygotowujemy tylko jednego, żeby po prostu po małym kawałku spróbować. No u mnie wiadomo, króluje sernik, tak? Mm-hmm. Jakby w 2-3 odsłonach, ale to nie jem pół blaszki na raz, tylko po prostu żeby spróbować, żeby to był umiór. Dłużej spożywamy posiłki. Myśmy z panią doktor rozmawiali kiedyś w programach, żebyśmy po prostu nie szybko w 20 minut, żebyśmy wszystkie nie skonsumowali. Chociaż bywa to trudne, jeżeli cały dzień się człowiek głodzi, a jeszcze nie jest w kuchni, nie przygotowuje, tylko wącha i emanuje się cała kuchnia tymi aromatami, to trudno zachować, jak już się faktycznie do tego stołu siada. Ale jest kwestia właśnie takiej samodyscypliny. Nasz organizm broni się. Nasz organizm jest na tyle inteligentny, żeby nam powiedzieć. Więc jedzmy powoli, jedzmy tak, jak tu pani Sylwia mówi, małymi kęsami. To ciasto zostawmy sobie na koniec, bo jak już zjedliśmy wcześniej, no to już jest żołądek pełny i więcej nie zjemy niż to możliwe. A jakie właśnie te słodkości u państwa, pan Marcel i pani doktor? Głównie ciasto. Albo jakieś cukierki na choince. O, proszę, jeszcze no, ten no, u mnie piernik z fasoli, makowiec. Ja akurat serą makowiec lubię i go robię, żeby połączyć z ograniczoną oczywiście ilością kruchych ciast. Jak już kruche ciasto, to w orzechowcu, żeby właśnie te orzechy mogły się pojawić. No nie jest tego zbyt dużo. Bardziej dla słodkości podniebienia. No, kompot wigilijny jest słodki, jest aromatyczny, pełen miodu i prozdrowotnych właściwości, więc on mi zasładza wystarczająco dużo. Drodzy państwo, tutaj nasi goście, że kawa z dobrym ciastem no pysznie oczywiście smakuje. Że tak. Na koniec, przed pasterką,
Jak najbardziej. Musimy kończyć nasz program. Przypomnę, państwo i moimi gośćmi byli dzisiaj pani doktor nauk medycznych, pani Marta Misiarz, kierunek dietetyka, wykładowca, naukowiec, Wydział Nauk o Zdrowiu i Kulturze Fizycznej. Dziękuję bardzo za wizytę. Dziękuję również i przy okazji chciałabym życzyć wszystkim wesołych świąt, spokojnych, aromatycznych, smacznych, no i pozdrawiam wszystkich swoich studentów. Byli z nami właśnie studenci, tutaj pani doktor, pani Sylwia Kołodziej. Dziękuję bardzo. I pan Marcel Kliniewski. Dziękuję bardzo. Dziękuję i pozdrawiam moich znajomych. Dziękuję wam serdecznie za przyjazd, bo już macie wolne przed świętami, ale przyjechaliście specjalnie do Nysy, do studia ze Śląska i Dolnego Śląska. Bardzo wam dziękuję. My w Akademickich Rytmach usłyszymy się już w nowym roku. 3 stycznia będzie o nowoczesnej kosmetologii. Też bardzo ciekawie zapowiada się program. Za tydzień programu nie będzie. Również państwu życzę spokojnych przede wszystkim i zdrowych świąt, no i wszystkiego dobrego, aby ten rok 2022, nieprawdopodobna cyfra, aby był naprawdę fantastyczny i o wiele lepszy niż ten mijający. Artur